Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I kiedy żegnałam się z Wami w poprzednim odcinku, to miałam nadzieję, że przyjdę do Was z jakimś bardziej pozytywnym odcinkiem w sobotę. Niestety ten tydzień można powiedzieć, że jest tragiczny. W tym tygodniu cały czas robię odcinki o osobach, które od nas odeszły niestety. I obecnie cały świat przeżywa odejście królowej brytyjskiej Elżbiety II. Oczywiście od Was również w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach dostałam wiele próśb o to, żeby opowiedzieć Wam jej historię. I oczywiście zrobię to. Bo królowa Elżbieta była ikoną, choć monarchia ma wielu zwolenników i tyle samo zresztą co przeciwników, na pewno królowa brytyjska była niesamowitą postacią, jeśli chodzi o historię Wielkiej Brytanii, ale także za sprawą jej bardzo długiego panowania. Na pewno była osobą rewolucyjną, ponieważ nie bała się wkraczać na nowe ścieżki, starała się być innowacyjna, a o jej życiu prywatnym mówiono bardzo dużo. Nie wiem, czy z perspektywy czasu sama królowa brytyjska nie żałowała jednak, że zbyt dużo, ponieważ media są takie, że kiedy się z nimi igra, to niestety czasem można się poparzyć. I także królowa brytyjska musiała wielokrotnie mierzyć się z różnego rodzaju kryzysami w życiu prywatnym. Rodziny królewskiej. Dziś opowiem Wam o tym, jaką była osobą prywatnie, na tyle, na ile oczywiście możemy to wiedzieć. Opowiem Wam, jak wyglądała historia jej miłości, nie zawsze łatwa, choć ostatecznie bardzo piękna, a także jak lubiła spędzać wolny czas, jak radziła sobie z wcześniej wspomnianymi kryzysami, a także jak pożegnał ją świat. Zapraszam Was serdecznie do pozostania ze mną do samego końca i wysłuchania tej historii, jeśli ten wstęp Was zainteresował. Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Jej rodzicami byli Jerzy VI Windsor i była pierwszym dzieckiem Elżbiety Bowes-Lyon. 4 lata po jej przyjściu na świecie pojawiła się także jej siostra Małgorzata. W dzieciństwie Elżbietę nazywano pieszczotliwie Lilibet i choć wcale nie przyszła na świat jako następca tronu, chyba to powołanie było widać od zawsze. Była bowiem dzieckiem bardzo uporządkowanym, pilnym, poważnym, dbającym o to, żeby zawsze należycie wypadać. Gdy ktoś do niej niewłaściwie się zwrócił, na przykład młoda damo, ona mówiła, że nie jest młodą damą, tylko jest księżniczką. Na pewno trochę doskwierało jej to, że nie miała poza swoją siostrą żadnego prawie kontaktu z rówieśnikami. Uczyła się w domu, uczyła ją mama, uczyły ją nauczycielki. Rodzice na dodatek specjalnie nieco ograniczali kontakt z dziewczynek z rówieśnikami, ponieważ bali się o ich zdrowie. Były bowiem jako dzieci bardzo chorowite. Obie często wybierały się na wzgórza pałacu Buckingham, żeby zobaczyć świat za murami. Była to cena, jaką płaciły za to, że są księżniczkami. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam, Elżbieta nie przyszła na świat jako następca tronu, ponieważ królem miał zostać starszy brat jej ojca. Jednak gdy ten zakochał się w rozwódce, postawiono mu ultimatum. Albo korona, albo miłość. I wybrał to drugie. Dlatego przyszłym królem nagle miał okazać się ojciec Elżbiety. Ona sama miała wtedy 10 lat. Ale nie wystraszyło jej to. Już mając 21 lat przyrzekła, że jeżeli zostanie królową, to nie abdykuje aż do końca swoich dni. Opinia publiczna pokochała ją już w czasie wojny, ponieważ jako młoda dziewczyna wstąpiła do armii. Została przeszkolona na kierowcę i mechanika, uzyskując stopień kapitana. I przez szereg miesięcy dzieliła los kobiet oficerów. Podczas obchodów Dnia Zwycięstwa stała na balkonie pałacu Buckingham, ubrana w żołnierski mundur. Natomiast niesamowita jest także historia miłości Elżbiety i jej przyszłego męża Filipa, ponieważ poznała go jeszcze przed wojną. Ogólnie, kiedy się poznali, właściwie byli dziećmi. Było to na weselu greckiej księżniczki Maryny. Elżbieta była druhną, a Filip był ciotecznym bratem panny młodej. I mimo, że byli jeszcze dziećmi, to już media zaczęły ich w jakiś sposób łączyć, jakoby w przyszłości mogli zostać parą. W następnych latach Elżbieta jeszcze kilkukrotnie spotykała Filipa. Tak naprawdę pierwszy raz iskry w jej spojrzeniu, kierowanym w jego stronę, pojawiły się, gdy miała zaledwie 13 lat. To wtedy zaczęła podkochiwać się w Filipie. I temu uczuciu została wierna na całe życie. I chociaż nastały trudne czasy, wojna, to ich związek przetrwał lata rozłąki. Pisali do siebie listy. Po raz kolejny spotkali się w 1943 roku. Elżbieta miała już wtedy 17 lat i spodobała się Filipowi. Ponoć docenił jej błyskotliwość, pogodę ducha i rozsądek. I właśnie wtedy już para zaczęła nie ukrywać tego, że mają ku sobie poważne zamiary.
to jest niesamowite, że ona miała 17 lat, on był nieco starszy, ale to właściwie dzieci. Natomiast już wtedy podjęli decyzję o tym, że decydują się na małżeństwo. Natomiast musieli jeszcze po drodze pokonać kilka przeciwności. Otóż rodzice Elżbiety nie byli zachwyceni wyborem córki. Po pierwsze uważali, że jest za młoda. Chcieli, żeby zwiedziła trochę świata. No, trudno mówić w przypadku przyszłej królowej o jakimś wyszumieniu się. Natomiast chcieli, żeby nieco na razie skupiła się bardziej na zapoznawaniu się ze światem, z przyszłymi obowiązkami, być może nieco na rozrywce, natomiast na pewno nie na zawieraniu małżeństwa. Na dodatek ponoć twierdzili, że Filip nie jest dżentelmenem, nie panuje nad nerwami i może okazać się kapryśny, jak czytamy w artykułach. Ale tak naprawdę stały za tym też nieco sprawy polityczne, ponieważ krewni Filipa byli blisko związani z nazistowskimi Niemcami. A ponoć teść miał być też niezachwycony ubiorem Filipa. Ponoć mówił, że niestety, ale nie potrafi się ubrać. Z trudem zgadzano się na jego wizyty w zamku Balmoral, ale jednak się zgadzano. Elżbieta przez lata nie dała się jednak przekonać, chociaż może myślano, że jej troszkę przejdzie ta młodzieńcza miłość. W 1947 roku oficjalnie stała się jego narzeczoną. Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku i po raz pierwszy w przypadku monarchii brytyjskiej była to uroczystość transmitowana przez telewizję, a także radio. I oczywiście tutaj zaczęły się targi, no bo skoro królowa jest kobietą, to jakie nazwisko później będą nosić następni królowie? Mimo nacisków rodziny pana młodego, monarchia nie zmieniła swojej nazwy, a Elżbieta nie przyjęła nazwiska rodowego męża. I chociaż ślub miał miejsce w listopadzie, więc nie jest to najbardziej słoneczny miesiąc w roku, to kreacja panny młodej nosiła tytuł Wiosna, przewrotnie nieco. Dużo mówiono na temat tego właśnie stroju, ponieważ ponoć po kryzysie panny młode miały nawet wysyłać jakieś takie bileciki na stworzenie sukni ślubnej dla panny młodej, dla królowej. Ostatecznie udało się stworzyć przez 7 tygodni rękami 250 krawcowych suknię na miarę królowej. Aż do dnia ślubu nie było wiadomo, jak suknia będzie wyglądać, a sama panna młoda jej nie przymierzyła przed swoim ślubem, ponieważ według różnych zabobonów miałoby to przynieść jej pecha. Kreacja ozdobiona była 10 000 perełek i zwieńczył ją zjawiskowy 4-metrowy welon w kolorze kości słoniowej. Para początkowo po ślubie wiodła życie z dala od zainteresowania mediów. Elżbieta realizowała się jako żona wojskowego, a jej mąż Filip dalej robił karierę. Rok po ślubie małżeństwo doczekało się pierwszego potomka. Karol przyszedł na świat 14 listopada 1948 roku. 2 lata później na świecie pojawiła się księżna Anna, w kolejnych latach również książę Andrzej, a także książę Edward. Natomiast małżeństwo Filipa i Elżbiety od początku było dyskusyjne. Ale o tym opowiem Wam zaraz więcej, bo niestety w międzyczasie zmarł ojciec Elżbiety. Przyszła królowa dowiedziała się o jego śmierci w czasie podróży zagranicznej z udziałem księcia Filipa. Oficjalnie tron objęła dzień po śmierci ojca, 6 lutego 1952 roku. Jej oficjalna koronacja odbyła się rok później. Śmiano się z niej wtedy, że jest dzieckiem, że nie podoła, że za wcześnie na panowanie. Ona jednak była bardzo przygotowana do tej roli. Tak jak Wam powiedziałam, być może była do niej stworzona. Ale nie chodziło tutaj tylko o to, że trenowała przez 2 tygodnie noszenie 2-kilogramowej korony na głowie, przez którą naprawdę można dostać bólu karku ponoć później, ale była przygotowana mentalnie, co udowodni w kolejnych latach. Natomiast na tyle, na ile wtedy już wypadało, a nie wypadało za dużo, ale jednak szeptano o tym, że w małżeństwie królowej nie dzieje się zbyt dobrze. Filipa uznawano za playboya, za mężczyznę niestroniącego od romansów i niechcącego zbytnio poświęcać się dla małżeństwa. Oczywiście swoją karierę wojskową musiał zawiesić na pieńku, kiedy został małżonkiem królowej, ale nie postanowił zawieszać swojego imprezowego trybu życia. Dziennikarze rozpisywali się o orgiach z jego udziałem. U jego boku miały pojawiać się kolejne piękności. Nie brakowało mu także bezczelnego poczucia humoru. Ale więcej na ten temat powiedziałam w odcinku, który znajdziecie w karcie, który zrobiłam właśnie o księciu Filipie, więc myślę, że nie ma się co tutaj powtarzać. Tak czy siak, przez lata para ta udowodniła, że dzieliło ich chyba coś więcej niż tylko łoże, którego zresztą
nie dzielili już później wspólnie, mieli swoje osobne pokoje. Byli dla siebie przez lata małżeństwa wielkim wsparciem. Mąż pomagał jej w królewskich obowiązkach. Pisano także co nieco na temat ewentualnych romansów królowej, ale dużo mniej niż w przypadku jej małżonka. Ponoć królowa miała bliską relację z Patrickiem Plunkettem. To on miał namówić królową, żeby zdarzało jej się wychodzić poza pałac. Poniedziałki stały się dla niej właśnie dniami takiej dyskretnej ucieczki, gdzie pojawiała się w restauracjach, teatrach czy kinie. Mogła też dzięki temu zobaczyć, jak żyją zwykli ludzie, Brytyjczycy, jej poddani. Patryka zresztą zapraszano bardzo często na królewskie przyjęcia. Ponoć nikt jak on potrafił rozbawić królową. Był jej bliskim przyjacielem, być może powiernikiem. Niestety w 1971 roku dowiedział się, że ma nowotwór. Przez 4 lata nieustannie walczył z chorobą. Królowa nie ukrywała, że był to dla niej wielki cios. I choć właśnie sugeruje się, że być może był to jej kochanek, wiele źródeł podaje, że Patryk był gejem, a inne mówią, że po prostu był bardzo bliską osobą, przyjacielem, bratnią duszą królowej. Pisano także o romansie z innym koniuszem, który miał mieć miejsce w latach 60., ale oficjalnie nic nie wiadomo. Elżbieta nigdy nie komentowała tych doniesień, ba, nie komentowała także wybryków męża, o których było dużo głośniej. Nawet jeśli kiedykolwiek przez myśl przeszedł jej pomysł o rozwodzie, to nigdy na ten temat nie zająknęła się ani słowem. Przy jej obowiązkowości wydaje mi się, że nie byłoby to do końca możliwe. Przecież brała ślub kościelny, stała na czele kościoła. Swojej siostrze Małgorzacie nie pozwoliła na ślub z miłością życia, tylko dlatego, że był rozwodnikiem. Przez lata, w zależności od strony politycznej, po jakiej opowiadali się komentujący, była albo wychwalana jako monarcha, albo bardzo krytykowana. Prywatnie musiała pogodzić się z rewolucjami, które na pewno następowały na świecie, ale także w jej rodzinie. Była królową, ale także matką, choć podobno niezbyt zbliżoną do standardów. W serialu The Crown, który powstał również na podstawie historii życia królowej właśnie, pokazano ją jako matkę raczej zimną, nieobecną, kiedy chciała spotkać się ze swoimi dziećmi, ponieważ właśnie powodowały one różne skandale, z których rodzina królewska musiała się tłumaczyć. Miała poprosić, by przygotowano jej notatki, bo jak uznała, dobrze jest wiedzieć, czym interesują się jej dzieci. Nie wiemy, czy do końca tak było. Natomiast miała być bardzo krytyczna w stosunku do swojego najstarszego syna, księcia Karola. Później także nie zezwoliła na ślub z miłością jego życia, Camillą Parker-Bowles. Na kandydatkę na żonę w sumie rodzina wybrała właśnie przyszłą księżną Dianę. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Nieudane małżeństwo tej pary było naprawdę dużym ciężarem dla rodziny królewskiej. Tabloidy zrobiły z tego operę mydlaną. A Diana stała się medialnie chyba największym wrogiem królowej Elżbiety, choć relacje między nimi wcale nie miały być tak straszne. Choć Diana później mówiła, że była zawiedziona tym, że zwracała się do królowej z prośbą o ukrócenie romansów jej męża, ale nic to nie dało. Być może królowa, która sama przeżyła to w życiu, nie za bardzo rozumiała, czemu Diana też nie potrafi się poświęcić dla korony. Nie rozumiała tej różnicy pokoleniowej być może, a może po prostu Diana nie była tak gotowa na bycie przyszłą królową, jak była od zawsze Elżbieta. W każdym razie trudno jej się dziwić, ale faktycznie czemu powiedziałam, że były takimi wrogami? Nie mam tutaj na myśli tego dosłownie, ale chodzi o to, że zestawienie królowej, która wcześniej była taka chłodna, zimna, ale racjonalna, zawsze przygotowana, z tą królową ludzkich serc, jaką stała się Diana, nie wypadało dla królowej najlepiej. To media tak je skonfliktowały wizerunkowo na pewno. Poza tym myślę, że w pewnym momencie też Diana z tymi swoimi wszystkimi wywiadami, z tym, co mówiła na temat życia prywatnego w rodzinie królewskiej, stała się zagrożeniem dla rodziny królewskiej, na czele której stała Elżbieta, więc trudno się tu spodziewać, że panie sobie z dzióbków piły. Ale poddani zaczęli odwracać się od królowej. Rok po śmierci Diany 70% Brytyjczyków uważało, że monarchia jest niepotrzebna. Dla Elżbiety była to bardzo duża nauczka, co udowodni później, zezwalając na zupełnie niestandardowe śluby w swojej rodzinie i też bardziej wychodząc do ludzi. Zrozumiała po prostu, że zamiatanie skandali pod dywan nic nie daje na dłuższą metę.
Zezwoliła później na ślub Karola z Kamilą. Gdy jej syn, książę Andrzej, usłyszał zarzuty o molestowanie i gwałty, zrezygnował z reprezentowania dworu i przywilejów. Książę Harry, który też ma niejedno na sumieniu, również odszedł z dworu po ślubie z Meghan Markle, która już była rozwódką w momencie, kiedy brała ślub. Zresztą akurat ślub Williama i Kate też był szeroko komentowany, ponieważ Kate nie miała pochodzenia, które mogłoby ją predestynować do bycia przyszłą królową, ale rodzinie brytyjskiej właśnie w pewnym momencie przestały takie niuanse przeszkadzać. Wraz z osiągnięciem 90 roku życia królowa zdecydowała się przekazać część swoich obowiązków pozostałym członkom rodziny królewskiej. Ograniczyła wyjazdy zagraniczne, te obowiązki przejął Karol, a także książę William. Zresztą ona podróżowała ponad 250 razy, wyprzedzając papieża na przykład, więc bardzo dużo mówiono na ten temat, że bardzo dużo podróżuje, stara się odwiedzać wszystkie miejsca, w których panuje, bo nie jest to przecież tylko Wielka Brytania. Natomiast no oczywiście krytykując ją osobę mówiły, że jeździ, ale nic z tych wyjazdów nie wynika. W 2002 roku obchodziła 50. rocznicę objęcia tronu. Jednak był to dla niej bardzo trudny rok, ponieważ zmarły dwie najważniejsze poza córką kobiety w jej życiu, matka oraz siostra. Natomiast mimo tego, że starała się być innowacyjna, tak jak Wam powiedziałam, była także wierna swojemu stylowi, swoim przekonaniom, zawsze wyglądała podobnie. Podobnie była uczesana, ubrana, zazwyczaj w kolorowe garsonki, w ręku trzymała niewielką torebkę. Ta torebka zresztą była wyznacznikiem tego, jak na oficjalnych spotkaniach przebiegał czas, ponieważ kiedy królowa ponoć kładła torebkę na stole, to oznaczało, że należy już zbliżać się ku końcowi, bo cierpliwość królowej się również kończy. A kiedy z tego stołu torebka wędrowała na ziemię, to już znaczyło, że naprawdę jesteśmy mega po czasie, trzeba się zwijać. Co ciekawe, od spodu jej spódnic zawsze wszywane były ciężarki, żeby nigdy nie podwiał ich wiatr, no bo nie można było dopuścić do tego. W przypadku królów to jest niemożliwe, ale w przypadku królowej właśnie przemyślano tutaj taki szczegół, żeby nigdy w przypadku jakiejś wichury nie okazało się, że będziemy mieć zdjęcia królowej ze spódnicą na głowie na przykład. Natomiast mimo zawirowań w życiu, królowa była wierna swojej miłości, jak już Wam powiedziałam, i ta miłość jej się opłaciła. Byli ze sobą ponad 70 lat, najdłużej jako para królewska na świecie. Z okazji 50. rocznicy ślubu Elżbieta II mówiła: mój mąż daje mi siłę, a ja jestem mu winna dług większy niż ktokolwiek zażądał. On sam mówił: po tylu latach wspólnego życia wiem na pewno, że warunkiem szczęśliwego małżeństwa jest tolerancja. Wierzcie mi, królowa jest niezwykle wyrozumiała. A ja bardzo dużą sympatią darzyłam zawsze Elżbietę za to, jak ona kochała zwierzęta. No przykro mi, ja jako psiara wielka nie mogłam na to nie zwrócić uwagi. Uważam, że ludzie, którzy kochają zwierzęta, są po prostu dobrymi ludźmi, bo zwierzęta bezwarunkowo kochają nas. A królowej Elżbiecie oczywiście przycinano z tego powodu, że kocha bardziej swoje psy niż swoje dzieci. Szczególnie upodobała sobie psy rasy Korgi, które stały się jej symbolem. Pierwszego dostała od taty, miała zaledwie 18 lat. Ukochała sobie także konie, nawet powiedziała kiedyś, że gdyby mogła, to chciałaby być koniem. Kochała jazdę konną, posiadała kilka stadni i hodowlę koni wyścigowych. Osobiście często pojawiała się na wyścigach konnych. Natomiast rasą, która również pojawiała się u boku królowej, a cieszy się mniejszą popularnością od wspomnianych korgich, są labradory. I ja sobie tak pomyślałam, że ile tych psów musiało być, skoro królowa żyła tak długo. No i udało mi się dotrzeć do informacji, że było ich około 30. I były to prawdziwie królewskie psy, bo oczywiście kiedy królowa miała czas, bardzo dużo im tego czasu poświęcała, chodziła z nimi na różnego rodzaju wyprawy, na spacery, one sobie biegały, miały zresztą mega dużo przestrzeni, nikt się nie bał, że zginął, więc to był, myślę, świetny królewski psi los. Natomiast kiedy królowa nie miała czasu, to zajmowała się oczywiście psami służba. Psy żyły w mega warunkach, jak się domyślacie. Kiedy odchodziły, chowane były w zaszczytnym miejscu na wzgórzu przy zamku Windsor. W 2018 roku jej królewska mość straciła ostatniego swojego ukochanego korgi i wszyscy przypuszczali, że nie zdecyduje się później
na to, by jeszcze mieć psa, ale kiedy książę Filip zachorował, jej syn Andrzej sprawił jej pszczeniaczki w prezencie. Niestety jeden z nich zmarł później, co też było bardzo dużym ciosem dla królowej, ale został kolejny. I ostatecznie Andrzej miał jej dokupić też jeszcze kilka piesków. Ostatecznie właśnie teraz ponoć królowa miała 4 psy. Nie wiadomo do końca, co się z nimi stanie. Najprawdopodobniej zajmie się nimi właśnie albo Andrzej, albo też te osoby ze służby, które do tej pory się nimi zajmowały, kiedy królowa nie mogła. Przypuszczacie, że chyba raczej nie chodziła w tych kolorowych garsonkach na spacery i jeździć konno. Ponoć najlepiej prywatnie czuła się w chusteczce na głowie i kaloszach. I chociaż tak jak Wam powiedziałam, wiele było tych kryzysów medialnych w jej życiu, to jednak wróciła do łask swoich poddanych. Od 2005 roku naprawdę uzyskała aprobatę społeczeństwa. Choć, tak jak Wam wspomniałam, do końca swojego życia musiała mierzyć się z kryzysami. Na przykład po tym, jak w 2018 roku odbył się ślub księcia Harry'ego z Meghan Markle. Para później zdecydowała się opuścić rodzinę królewską, wyprowadziła się do Kanady, co spowodowało kryzys. Meghan wielokrotnie udzielała wywiadów, w których oskarżała pałac o rasizm, uciszanie jej, brak reakcji na jej myśli samobójcze. Natomiast królowa była niezłomna. W 2022 roku niedawno świętowała swój wyjątkowy platynowy jubileusz 70-lecia panowania. Mówiono także, że miała niesamowitą głowę do interesów. To uczyniło ją jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Jej majątek ma wynosić ponad 365 milionów funtów. Była bardzo innowacyjna, chciała docierać do młodych pokoleń ze swoim przekazem. I tak było właściwie przez całe jej życie. Nawet kiedy prasa otrzymała pozwolenie na wypisywanie właśnie o najdrobniejszych szczegółach, skandalach czy nawet ploteczkach z pałacu, ona się nie zraziła. W 1976 roku wysłała pierwszego e-maila z pałacu. W 1997 powstała strona internetowa poświęcona charytatywnym działaniom rodziny królewskiej. W 2014 królowa opublikowała pierwszy wpis na Twitterze, a w 2019 pierwszy post na Instagramie. I już jakiś czas zmagała się z problemami zdrowotnymi. Można powiedzieć, że jak na jej wiek to naprawdę była świetna forma do końca. Natomiast faktycznie od 2019 roku mówiono, że może abdykuje, ale ona się na to nigdy nie zdecydowała, tak jak przyrzekła przed laty. Na koniec swojego życia przeniosła się z pałacu Buckingham, a na początku września zdecydowała się na podróż do rodzinnego Balmoral. 8 września pałac Buckingham poinformował o pogorszeniu się stanu zdrowia królowej Elżbiety. Z tego powodu do zamku przyjechali najbliżsi członkowie rodziny królewskiej, dzieci, wnuki, następca tronu. I wiadomo było już, że z królową jest naprawdę bardzo źle, ponieważ takie informacje o złym stanie zdrowia królowej nie wychodzą z powodu przeziębienia czy innych, nawet poważnych dolegliwości, które jednak nie zagrażają życiu monarchy. O godzinie 19.30 poinformowano o śmierci królowej Elżbiety. Informacje przekazano przez media społecznościowe rodziny królewskiej, a także stację telewizyjną BBC. Królowa zmarła spokojnie dziś po południu. Król i królowa małżonka pozostają dziś wieczorem w Balmoral, a jutro powrócą do Londynu, poinformowano w mediach. Pogrzeb królowej Elżbiety zaplanowano na niedzielę za tydzień. Na pewno kończy się pewna epoka. Niezależnie od tego, czy właśnie jest się zwolennikiem królowej, czy nie, warto pamiętać o tym, jak wiele zrobiła za czasów swojego panowania, jak długo to panowanie trwało. Przeżyła zimną wojnę, powstanie i upadek muru berlińskiego, Brexit, rewolucję technologiczną, seksualną, lot człowieka na księżyc i mogłabym tak wymieniać i wymieniać jeszcze bardzo długo. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o królowej brytyjskiej z tej bardziej nieoficjalnej strony. Co sądzicie o niej jako o kobiecie? Oczywiście pamiętajcie, jak zawsze Wam to przypominam, że ja tutaj w wielkiej pigułce streszczam Wam tym razem bardzo długie życie kobiety, która była na językach całego świata i która na pewno chroniła swoją prywatność. Na pewno od tej najbardziej prywatnej strony jej nie znaliśmy. Zresztą jej współpracownicy mówią, że nikt tak do końca jej nie znał. Oprócz jej męża, księcia Filipa i być może przyjaciela, o którym Wam wspominałam. Jedno trzeba przyznać, są ludzie, którzy rodzą się z powołaniem do pewnych funkcji i myślę, że królowa brytyjska
Elżbieta II była osobą, która była w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że przyszły tydzień przyniesie nam dużo fajniejszych informacji, że będę mogła przyjść do Was z bardziej pozytywnymi odcinkami, bo szczerze Wam powiem, że takie kocham najbardziej, natomiast te właśnie po czyjejś śmierci nie sprawiają mi zbyt wiele radości. Niestety, choć oczywiście moment śmierci jest paradoksalnie najlepszym momentem na przedstawianie czyjejś biografii, to jednak niestety jest to wtedy już taka powinność trudna. Ale nie ma się co użalać nad sobą. Liczymy na dobre. Liczę, że będziecie ze mną, więc do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, pa!